Dzień dobry, witam was w symulatorze czekania, a nie, to tylko Jurassic World Evolution, oczywiście troszkę sobie pograłem, nie będę ukrywał, jest, zaszło trochę zmian, ostatnio czekajcie, na czym skończyliśmy? Skończyliśmy chyba na tym, że pokazałem wam T-Rexa, no to mam, nie, nie, mam w sumie już T-Rexa, mam mega T-Rexa za 3 miliony dolarów, tak, zrobiłem sobie taką um, ultra hybrydę, jest gotowa już do wyklucia, za chwilę wam ją pokażę i oczywiście za chwilę sobie powalczymy um, tymi dinozaurami. ale powiem wam, że po prawie 20 godzinach gry zaczynam widzieć poważne minusy, e, właśnie Jurassic World Evolution, że to jest naprawdę symulator czekania. Tutaj na wszystko trzeba dosłownie czekać. Wszystko. Ej, wczoraj sobie pograłem troszeczkę, to przez większość czasu po prostu miałem odpaloną grę. I robiłem w ogóle co innego. Nie wiem, sprzątałem mieszkanie, byłem naczynia cokolwiek, bo po prostu czekałem, aż mi się zbiorą pieniądze na nowej wyspie. I tak to mniej więcej wyglądało. Mam tu oczywiście e, Control Room Expedition. Mam dwa oddziały do ekspedycji. Powinienem mieć trzy, nie mam pojęcia dlaczego, nie mam trzech, ale no mam dwa, także jest całkiem spoko mogę sobie oczywiście dawać na jakieś kolejne ekspedycje żeby ta ekipa moja szła zaraz wam pokażę tego T-Rexa, spokojnie nie przejmujcie się tylko, widzicie tutaj mam masę DNA, którym muszę się zająć mam też masę nowych dinozaurów zaraz wam to zaprezentuję czekajcie, wiem, że mam jedną klatkę wolną, tak, to jest ta klatka wolna, tutaj nie ma teraz żadnych dinozaurów, muszę w sumie zmienić ogrodzenie bo mam nowe ogrodzenie, znowu jest to metalowe ogrodzenie pod napięciem Także idealne na takie raptorki, ale chcesz yy, wziąć sobie mapę. Właśnie, dlaczego mam te słuchawki? Bo moje normalne pchełki malutkie się, yy, się popsuły. Zamówiłem słuchawki, czekam na nie, ale na razie musiałem na te duże wejść, powiem, bo że czuję się źle w nich, bo jest gorąco. No, gorąco plus takie słuchawki to jest, to jest słabe połączenie. Tutaj mamy co mamy. Keratosaurusa, a KACERATOZAURUSA go lubię bardzo nazywać. Zobaczymy czy on będzie sobie walczył z T-REXEM, czy też nie. E, to jest ta hybryda za trzy... bo tak, to jest jedna hybryda, ale ma BASIC. I mówię, kurde nie, zrobimy drugą hybrydę. Powiem wam, że ona się naprawdę bardzo długo robi. E, o, dozaurusa mamy. Okej, okay, ale weźmy sobie tego T-REXA za 3 miliony dolarów. Tak on wygląda. Ma innym, e, inne umaszczenie, jak widzicie. Wygląda jak totalny kozak. Także... Piękny, po prostu piękny dinozaur. I mam nadzieję, że z kimś się za chwilę pobije, za chwilę stworzymy. Ech, za każdym razem jak to słyszę, to jest po prostu piękne. On nie powinien uciekać, chociaż zobaczymy. O, w ogóle dostałem y, achievementa. A, stwórz dinozaura, który będzie miał ponad 150 ataku. U. O! Okej. Okay. Powiem wam, że chyba będą się biły od samego... Jaki agresywny! Od razu... Zamiast zjeść cokolwiek, zrobić to od razu. Zaczął sobie jeść tego dinozaura, dobra. Ehm, zobaczmy jak to będzie... Wyglą... Kurde, nie mogę jakoś kamery ładnie dostosować, bo chcemy oczywiście są walkę sobie zobaczyć. Tego naszego nowego T-Rexa. No nic mi nie robi, nie? Ni nic mi nie robi, zaraz wam pokażę te dinozaury. Pójdziemy sobie na nową wyspę, e na której w sumie mam jedną klatkę? Nie, nie, dobra, mam więcej klatek e z dinozaurami. Ale to jest też nowa wyspa, na której praktycznie nic... Nie ma, low health, on ma 150 ataku. Um, mogę zobaczyć, ile ma. Ile ma ten Keratosaurus? Czy. On ma. 81, także dwa razy lepszy. O kurde, dobra, no raczej już jest martwy. Nie oszukuj. Wow. Nie oszukujmy, się, jest martwy. No. I to jest właśnie mój ulepszony T-Rex. Totalna hybryda. Wszystko, co mogłem, po prostu e, wsadziłem do niego. I pokażę Wam teraz, że on kosztuje. Nie, on kosztuje 4 miliony. Przepraszam, on nie kosztuje 3 milionów, bo jeszcze chyba zmodyfikowałem genom. I ciekawostka, mogę jeszcze bardziej to zrobić. Mogę jeszcze bardziej namieszać, e, bo odblokowałem nowe rzeczy. Tylko ja bym chciał po prostu. Nie, chyba stworzyłem najlepszego dinozaura. Bo ja tylko wszystko ładowałem w atak. Dosłownie wszystko, co mogłem, e, ładowałem w atak. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś inne opcje. Um, nie, no wszystko tu jest ok. Nie, chyba stworzyłem najlepszego T-Rexa, jakiego mogłem. Tak się upewniam, bo jeszcze odblokowałem parę rzeczy nowych. Uuu, dobra, jest coś jeszcze nowego. 108, 184. To jest twardość zębów. Mm -hmm. Ile taki T-Rex teraz kosztuje? 4 miliony nadal, czyli powiedzmy, że um, mógłby być odrobinę lepszy, ale nie jest zły. Teraz weźmy sobie jakiegoś innego dinozaura i pokażę wam co, co ja tu mam. Um, mam Triceratopsa diplodocusa, który jest dziwnym dinozaurem, bo miałem go w innym parku i dałem mu wodę, dałem mu wszystko on stał w miejscu i narzekał jakby by miał jakiś atak paniki i w ogóle nie jadł, w ogóle nie pił nic, to go sprzedałem po prostu e, Torozaurusa 93%, zobaczcie w ogóle jaki e, t ma już 100% genom, naprawdę siedziałem i co chwilę te ekspedycje, to było tak nudne nie, nie będę ukrywał, to jest e, ten motyw z tym przeniesieniem gier mobilnych do takiej gry jest tragiczny, nie powinno tak to być naprawdę nie powinno, bo e, później w późniejszym etapie gry na wszystko trzeba czekać. Na wszystko, dosłownie. Myślicie, że dlaczego były te cięcia na, na filmach? Bo musiałem po prostu czekać, nie wiem, po 10 minut, aż się jakiś dinozaur wykluje albo coś takiego. Mamy Velociraptory 87%. One chyba nie mają zmodyfikowanego genomu jeszcze. Mogę oczywiście im zmienić troszeczkę ubarwienie, ale to chyba nie potrzebujemy. Mamy Brachiozaurusa 82% i możemy w sumie go zacząć ogarniać. Czekajcie, weźmy sobie. Reaction Speed Trójkę, bo wtedy będą nam się szybciej te dinozaury wykluwały. Powiem Wam, że naprawdę mnóstwo ulepszeń jest wszystkiego. Na przykład, patrzcie, Ranger Team i. A nie, 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 to, to akurat nie tutaj. To, dobra, to nie ten park. Ups. Eee, nie, nie chcę misji. Nie, nie, nie w tym parku. Nie, nie chcę misji w tym parku. Czekajcie, bo mamy kole kolejne skamielinki, którymi muszę się zająć i muszę tego majazaura. I weźmy sobie jeszcze tego dinozaura. Ranger team, gdzie jest ranger team? Mapa. Czekajcie, oni gdzieś mieli. Gdzie oni mają stanowisko? Storm Defense Ranger Station. Weźmy sobie ulepszenia. I te są naprawdę bardzo fajne ulepszenia, z prostego powodu, że będziemy mogli więcej zadań przypisać takiemu, takiej drużynie. Zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda teraz po ulepszeniu. Bierzemy sobie, widzieliście, tam chyba było, no dużo slotów ogólnie, weźmy sobie raz, dwa, um, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć albo siedem zadań. Siedem zadań można, jednym samochodem. I tak to się nie martwimy. Oczywiście brakuje mi jakiegoś, nie wiem, ustawienia patrolu albo czegoś takiego, żeby to jedzenie samo się uzupełniało. Ale rozumiem, że też muszą coś te dinozaury jakby robić. Eee, Keratosaurus czy ja mogę jakoś usunąć te dinozaury? A właśnie, miałem Wam pokazać jeszcze resztę weźmy sobie... Brachiosaurus, zobaczcie, jak to wolno idzie. Weźmy sobie inną klatkę, bo chcę wam mówię, chcę wam pokazać, co jeszcze tutaj mam. Koryntozaurusa. To są roślinożercy i wiecie, ja na, na nich za bardzo nie zwracam uwagi, tylko po prostu biorę, rozwijam ich DNA na maksa, bo no nie są to jakoś super fajne dinozaury, niczym praktycznie się nie różnią. To jest ten dinozaur chyba z Japonii. Majazaura. Na niego mam misję, dlatego no, chcę jego genom jak najbardziej ulepszyć, Chyba mam 80% zdobyć. Mamy o, to jest właśnie taki mini raptor, ja bym powiedział. Day Nochius Daino łapkę w górę. Na przykład można tak powiedzieć, jeżeli ktoś by chciał. E, mamy Styrakozaurusa, Parazaurusa i zaurusa. No właśnie, są same te zaurusy. Ja wiem, że nazwy kaleczę totalnie. Em, ale. No to są trudne nazwy. Pewnie, jeżeli bym. E, Pogadał, czy znaczy powiedział parę, tą, parę razy, tą nazwę to by było spoko, ale dobra, lecimy na ten trzeci park. No widzicie, T-Rex yy, jest zadowolony. Jest zadowolony, powalczył sobie z jakimś dinozaurem. Może przygotuję, bo kurde, myślałem, że troszkę krócej będzie się ten brachiozaurus robił, a dzisiaj chcę w ogóle robić co innego. Chciałem też żeby wam pokazać, jak wygląda aktualnie park. Nie mam tutaj miejsca już prawie, kolejkę jakąś wybudowałem. E, dwa hotele są. Tutaj są klatki z dinozaurami. A, Diplodocus. No właśnie, on, on uciekł. On uciekł i ludzie wariują troszkę. Okej. Okay. Zapomniałem w ogóle o nim, że coś takiego jest. Mów. move. Dobra, weźmy go, przynieśmy do tej klatki i tutaj są chyba właśnie ode mu jeszcze inne dinozaury, te takie najprostsze, żeby po prostu nie czuł się samotna, i tak mu po prostu odpala. E, odwala, nie odpala, tylko odwala. Odpala, odwala, odwala. E, wezmę sobie jeszcze. Tak. Tak. Weźmy sobie tutaj parę lepszeń, Reload Speed. Ok, celność zwiększymy. Peg, peg. I wezmę sobie jeszcze laboratorium, weźmiemy jakieś badania i lecimy na drugą mapę. Oczywiście mam już e, nowe Power Station, czyli te generatory energii. Czy mam jakieś nowe budynki, którymi chciałbym się pochwalić? Security Center, e, Science Center. W ogóle tego nie używam, tych budynków. One niby generują jakieś tam ale No, nie chcę, sobie generują. Tutaj mam coś. O, mamy kręgle i sklep z zabawkami. Nie, arcade. Dobra, te, te dwie rzeczy po prostu udało mi się odblokować. Poza tym chyba nic. Czekajcie, jeszcze chciałem Fossil Center, Expedition, Research Center. Dobra, żeby wszystkie po prostu badania mieć z głowy, też sobie klikniemy. Jak widzicie, trzy badania naraz mogę robić, co naprawdę troszkę to przyspiesza. Ok, Expedition. O, dobra, wysyłamy na kolejne. Kolejne badania. Uuu, dobre geno, o kurde. Naprawdę dobre genowe. Dobra, ale lecimy na ten park, bo zostało mi połowa gwiazdki i wiem najprawdopodobniej, jak to zrobić. W ogóle wykonałem wszystkie zadania, bo tutaj nie wiedziałem o tym wcześniej, ale musimy zwiększyć, jakby, reputację z tymi trzema. Trzema osobami powiedzmy, e, czyli ochrona, tam rozrywka i nauka, i później odblokowują nam się nowe rzeczy. Tutaj wszystko mam już zrobione. E, na tej wyspie tak samo. Wczoraj siedziałem i wszystkie kwestie robiłem, i musimy iść tutaj. Udało mi się zrobić wczoraj jednego quest'a, powiem wam, że z godziny nad nim siedziałem. E, lecimy na tą wyspę, pokażę wam jak, jak ona wygląda. E, to jest ta wyspa, która była totalnie zadłużona, były tam problemy i tak dalej, a jeżeli uda nam się wbić trzy gwiazdki dzisiaj, no to... Powinno być spoko. Ja wiem, że pewnie w tytule jest T-rex za 4 miliony dolarów, albo coś takiego, taki tytuł, a wam pokazałem na chwilę tego T-rexa. Ale... No tu jest dużo rzeczy do roboty i nie ma czasu do stracenia, ok? Bo możemy się przyglądać tym dinozaurom, ale jednocześnie możemy rozwijać nasz park. Ja wolę rozwijać mój park, ale spoko do T-Rexa jeszcze wrócimy. Się nie przejmujcie, tak on się prezentuje, patrzcie. Tutaj mamy masę sklepów, tak jak było to ostatnio: Fossil Center, Expedition Center, hotel jakiś, um, mamy ten, te helikopterki, mamy jakieś generatory energii i tu mamy klatki z dinozaurami. Tutaj jest parę tych dinozaurów. Mamy Diplodocusa, który jest e, zadowolony z e, Cyrakozaurusa. One chyba są z Deluxe Edition. Wiem, że są dinozaury, które są tylko dostępne w Deluxe Edition, ale powiem Wam, że on minimalnie się różni od Trajka. Tylko, tylko grafiką, tak naprawdę, troszeczkę. No, ale tak samo się zachowują, nie robią problemów żadnych i tak dalej, i tak dalej. Także się z tego cieszę. Tutaj. To zostało jeszcze, dobra, ja muszę to pousuwać, um, bo miałem misję, e, aby wykluć e, Diplodokusa i Velociraptora, które będą miały 80% genomu. I musiałem najpierw tak sprowadzić je do minimalnego komfortu, żeby one po prostu zac zaczęły wariować. A jak wiadomo, gdy dinozaury mają mało komfortu, to wtedy rozwalają siatkę. No to co, pomyślałem? Mówię, dobra, to zacznę. Dałem tutaj jednego dinozaura, drugiego obok. Zacząłem robić mnóstwo siatek i one zaczęły niszyć, ale nie zdążyły po prostu zniszczyć wszystkich e, tych siatek. No dość dziwne to było, ale zadziałało, okej? Okay? Dobra, co my mamy tutaj dalej? E, czy ja coś tutaj wyklułem w końcu? Czy tu są chyba raptory? Tak, tu mamy cztery raptorki. Jeden był taki misyjny raptor. No i mam misję, aby właśnie ma Majazaura i Paracaurolwaldolupusa. No właśnie, Majazaur, Savanna Skin. Dobra, my w sumie możemy się tym zająć. Czy mam jakieś. A nie mam. Reaction Speed. Dobra, żeby nam się szybciej te dinozaury e, wykluwał, weźmiemy sobie to wszystko tutaj: Majazaur i Savanna Skin. Dobra, to jest, to jest chyba roślinożerny, także nie powinno być z tym problemu. Sprawdźmy, gdzie on jest. 84% modyfikuj genom. Jak widzicie, idzie całkiem spoko, to jest Okej, okay, i mogę od razu go wykluć. 206 dolarów i parazaura jeszcze. Parazaur to jest dla mnie taki tchórz, ale powiem wam, że mam trochę niedosyt. Mam ochotę pograć w coś jeszcze z dinozaurami, bo ta gra kompletnie nie zaspokaja, zaspokaja takiego głodu dinozaurowego, powiem wam że no pograłbym... Nie, nie ma chyba żadnych takich fajnych gier. Jest Ark, niby jest ta gierka Jurassic, coś tam na telefon i może, może coś z tego wybiorę. Bo tutaj je, jest spoko, ale jak się dowiedziałem, że ci sami twórcy robili Planet Coaster, a jeżeli nie widzieliście Planet Coaster, tej gry, to wpiszcie sobie Planet Coaster e, nie wiem... Speed, speed building albo coś takiego, to zobaczycie co tam w ogóle można robić w tej gierce, bo można robić naprawdę naprawdę nieziemskie rzeczy, tam kamyszek sobie stawiasz jak chcesz, po prostu masz pełną, pełną dowolność, w sumie ja też nagrywałem serię z tego, także możecie sobie wpisać planet, coaster flotar i też znajdziecie, no i jak się dowiedziałem że ci sami twórcy to robili, a tutaj jest to wszystko takie no mało rzeczy jest, po prostu bardzo mało rzeczy do, do, do stawiania Także na przykład, o naj, najgorzej, o kurde, jest jakiś martwy dinozaur. Co się kolego z tą stało? Czemu umarłeś? Okej, okay. w sumie nieważne. Y, nie obchodzi nas to, ale jeżeli weźmiemy sobie o tą zakładkę, tutaj mamy tego tak mało, tak mało opcji. Że czekam na jakieś DLC, na jakieś rozszerzenia, bo to jest niewykorzystany potencjał po prostu. Nie, nie, tego. nie zrozumie mnie źle, bo gra mi się spoko, ale mówię, to mogłoby być coś jeszcze o wiele lepszego eee, z tej gierki. I mamy 2,5 gwiazdki. Także co trzeba zrobić, żeby mieć więcej gwiazdek? Stworzyć kolejną klatkę z dinozaurami albo dać kolejne dinozaury. Ok, weźmy sobie, żeby wszystko się nam robiło. Ekspedycje kolejne. Pyk, pyk. Jak widzicie, niektóre już są kompletnie wysuszone, że tak powiem. Dobra, Majazaur. Ok, zaraz sobie zobaczymy, jak on będzie dokładnie wyglądał. To jest, roślino... to jest roślinożerca, prawda? Jej, powiem Wam, że przez chwilę. Byłem przekonany, że to jest mięsożerca i za chwilę się tu rozpęka, rozpęta totalne piekło. Komfort: 98%. Z czym ty masz problem? Za zaraz zobaczymy, o co mu chodzi, bo ja chcę trzy gwiazdki. Social. Czyli potrzebujemy więcej dinozaurów tego typu po prostu. Okej, okay, a mam tutaj chyba wolną klatkę. Tak, tu mam wolną klatkę. Kompletnie z niczym nie połączoną. Także mógłbym. Dobra, najpierw wykonajmy tego questa. Zobaczymy, co będą jeszcze ode mnie chcieli. O, problem z energią. To też się bardzo często zdarza. Okej, okay, gdzie jest problem z energią? Tutaj jest problem z energią, e, bo jeżeli mamy mało reputacji, powiedzmy, z jakimś gościem, jest jednym z tych gości, to wtedy oni mogą nam wyłączać prąd. Bardzo dziecinne, ale tak to działa. I mamy parazaurusa, który także wygląda ładnie. No, naprawdę ładny. A Chief Total Guest 3500. Mhm, mm no dobra. Czyli co można zrobić, żeby mi 3500 osób? Dać nowe dinozaury. O, ja mam pewien pomysł. No Power. Po raz kolejny, No Power. A jeżeli nie ma. Aha. Ranger Team Drive. Tutaj nie ma w tym budynku? Gdzieś nie ma energii. Musimy, mu musimy to sprawdzić sobie. Przecież nie, dobra. Wszystko jest, wszystko jest teraz pod kontrolą. E, ja bym chciał bardzo. Mm... Czekajcie, przenieść sobie tego dinozaura jednego. Ciebie, bo ty się źle czujesz tutaj. I weźmiemy. Kolejne sobie wyklujemy tego typu dinozaury. Oczywiście to są roślinożercy, więc totalna nuda. Incubate, okej. Okay. Dwa kolejne i po prostu przeniosę je tutaj do tej klatki. Bo jak widzicie tutaj nie ma żadnej bramy, nie ma żadnego dojścia. Chyba. No, żadnej wykluwarni, także trzeba po prostu przenosić te dinozaury w troszeczkę inny sposób. Kolejne kamiliny Okej, okay. wszystko oczywiście. Extract. Powoli się ten genom. Powoli się ten genom zbiera, tutaj. A powiem Wam, że naprawdę dziwnie mi się w takich słuchawkach siedzi. Kompletnie, kompletnie nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Bo te małe słuchawki, które mam, one mi wszystko zagłuszają, tak naprawdę nie słyszę swojego głosu prawie. A tutaj, no, jest, jest inaczej. Powiedzmy, że jest inaczej trochę. Ok, yy, bramę sobie zrobimy tutaj, w tym miejscu. I teraz tak. Transport, pyk, pyk. Trzeba od razu zadbać o wodę. Dobra. Coś takiego. Zobaczymy w ogóle czy będą mu pasowały takie warunki. E, bo w sumie jeszcze hotel bym musiał jakiś zbudować. Ile mam? 2 miliony. O, tutaj będzie. Powiem wam, że wczoraj się zastanawiałem, co tutaj dać, bo klatka nie wejdzie. Ale hotel? Mhm. Ej, hotel mógłby być spoko. Dlaczego o tym nie pomyślałem wcześniej? Może jakiś sklepik jeszcze damy? Zobaczymy, jak w ogóle ludzie tutaj reagują, o co im chodzi, co chcą. Eee, kontrakty... Okej, okay, okej, okay, satysfakcja. Food rating. Dobra, zbudujemy im jakąś małą restaurację, jakiegoś fast fooda. Zmieści się tutaj? Powinni... Hm. Wolałbym... O, w tym miejscu, tak. Bo to wtedy ładniej wygląda, tak? To muszę oddalać to trochę. Dobra. Pięknie, I jest naprawdę ładnie. Oczywiście wypuszczamy kolejne dwa dinozaury i za chwilę je przenosimy do, do osobnej klatki. Mam nadzieję, że wtedy będą zadowolone, bo chodzi mi o to, żeby wszystkie dinozaury miały 100% komfortu. Na przykład ten, ten też nie ma komfortu. O, I nie, nie jest zadowolony, także za chwilę zacznie mu odwalać, niestety. Um, czekajcie. Czekamy. Ok, tego można uśpić. I za chwilę wyjdzie kolejne. Mówię, to jest teraz taki młyn, jak widzicie, co, co chwilę coś robię, co chwilę na coś e, czekam. Chociaż, mówię, to już minąłem ten najgorszy moment, w którym po prostu czekałem, aż mi się pieniądze zrobią i w którym nic nie można było robić. Teraz, jak widzicie, to no, jakoś to idzie, że mam pieniądze. Co chwilę mogę coś tam wykluwać i tak dalej, i tak dalej. Ale tak to to no, nie wyglądało to tak pięknie. Ok? Uśpiony i od razu możemy dawać mu kolejne zadanie, żeby uśpili tego dinozaura. Komfort 94%. Zobaczymy jak. Gdzie on jest? 82%. Zobaczymy, czego mu brakuje. Gdzie ty jest coś, kolego? Się ukrył między drzewami. Nie mogę niestety go kliknąć. To jest też właśnie pewien problem, że jeżeli na przykład jakiś dinozaur jest chory, to drzewa zasłaniają jego ikonkę i może on się ukrywać pośród tych drzew i mamy wtedy przesronę. I nie możemy dinozaura wtedy wyciągnąć. Dobra, weźmy sobie tu, przenieśmy ile mam. Co muszę zrobić? 13, 13 dinozaurów. Ludzie są w miarę zadowoleni. Okej, okay, ale trzeba, mm, trzeba zbudować jakąś kolejną klatkę. I to będzie. Czekajcie. Ja sobie muszę odpalić, żeby widzieć granice. Tutaj nic nie postawię tutaj. Tutaj też nic nie postawię, bo to jest za mało miejsca po prostu. Chociaż gdyby ścieżka, czekajcie. Możemy zrobić trochę inaczej. Weźmy, skasujmy ścieżkę. I niech ścieżka idzie centralnie przy granicy mapy. To chyba będzie po prostu lepsze, lepsze rozwiązanie pek. O, i wtedy mam więcej miejsca, więcej miejsca do zarządzania. Ok, jakoś tak, w tamtą stronę, wiadomo, pyk. No, i tutaj mogę sobie postawić kolejną, um, kolejną wylęgarnię moich potworków. Tylko gdzie to jest? Tutaj... Zastanawiam się, jakieś mięsożerne dinozaury, nie? By się przydały. Ok, zróbmy coś takiego. Za chwilę pokombinujemy, co tam dokładnie ma być, tylko e, czy dinozaury, znaczy no, te dinozaury muszę przenieść, muszę w ogóle, kurde, 3,5 tysiąca osób. Hotel jest. Hmm, hotel jest. Słabo, naprawdę słabo z ludźmi. Trzeba, trzeba jakieś nowe, e, nowe gatunki dinozaurów poogarniać. Oczywiście nowa klatka też jest. Ok, zrobimy to w ten sposób. O kurde, ale to będzie duży wybieg. W sumie mógłbym go podzielić nawet na dwa. Dobra. Zróbmy tak. Taki ogromny wybieg dla jakiegoś. Może dla T-Rexa? Nie, powiem Wam, że troszeczkę przesadziłem nawet z tym, um, z tym. Z tym wybiegiem dla tego dinozaura. Który tutaj będzie się e, chował. Power. E, dobra, weźmy sobie tą dużą. Jak widzicie, mówię, du dużo rzeczy też mam odblokowane. Także to jest już. O wiele lepiej. Ścieżka nie jest podłączona, pek. Już łączymy ścieżkę i już wykluwamy jakiegoś fajnego dinozaura, tylko co ja bym chciał w sumie. Um, T-Rex oczywiście mógłby być najlepszy. Hm. Tylko że on kosztuje 5 milionów i bym musiał zmodyfikować jego genom na taki słaby bardzo, a tego bym nie chciał robić. Dobra, zrobimy sobie T-Rex, ale najpierw muszę pozarabiać kasę. O. Na przykład na tych, na, na tych dinozaurach. Mam nadzieję, że one też w ogóle będą e, w miarę ze sobą współpracowały. Później, oczywiście, zastąpimy. Muję, to T-Rexem. Aquarium, at least. A ja u Ciebie mam misję zrobioną, także nie potrzebuję. Sorry. Ja tylko teraz robię misję um, u tych, u których potrzebuję coś odblokować jeszcze. Na przykład u niego. A nie, u niego już nic nie potrzebuję. U niej tak samo, a u tego gościa cztery, e, cztery rzeczy muszę jeszcze wykonać. czy znaczy odblokować. E, request, new contract. Wybierzemy security. Monorail station. Ojej, to jest głupie. To jest właśnie ta kolejka przez, całą, e, przez cały park. Znaczy, niby to jest spoko. E, niby to jest spoko, ale trzeba najpierw mieć ładnie, ładnie zbudowany park, żeby cokolwiek z tym zrobić. I tutaj mamy Majazaura. Aha, on powinien zostać transportowany tutaj. Tak. Zobaczmy. Są już dwa. Komfort? Po a, populacja jest za mała ich. Czyli widzicie, one już tracą komfort, zaczynają się robić zdenerwowane. W ogóle tutaj nie ma a, do jedzenia żadnej rzeczy, także proszę bardzo. A widzicie, ludzie sobie mogą chodzić tutaj do hotelu, to jest piękne. Jak z, z hotelu, z okna widzisz po prostu e, dinozaury. Nie chciałem tutaj dawać żadnych raptorów ani niczego takiego, bo to by było trochę przesada, wiecie. E, w razie gdyby się wyrwały, no to ci ludzie mieliby to... My, mieliby tutaj przesrane. Zobaczymy ile dinozaurów trzeba z tego. Populacja, social. Może tyle wystarczy, a może jeszcze jeden? Zaraz zobaczymy jak zareagują po prostu na tego trzeciego. Um, parazaurus, kurde no 3,5 osób, D dajcie mi tą gwiazdkę. Naprawdę dużo nie wymagam. W sumie mógłbym, wiem co zrobić. Wiem, reaction speed. Dobra, zwiększamy. I powinny się o wiele szybciej wykluwać te dinozaury. Czy jest jakaś różnica? Chyba nie, chyba nie ma. Powiem Wam, że już nagrywam 25 minut, a tak naprawdę nic wam nie pokazałem. Oprowadziłem was po parku i wyklułem um, dwa dinozaury, ale możemy się umówić, że nagram od razu drugi odcinek, okej? Okay? Żeby nie było takich przeskoków co chwilę, że ja gram, później muszę was oprowadzać. To następny odcinek po prostu będzie bezpośrednią kontynuacją tego, Ok? Mam nadzieję, że, uh, że takie coś wam będzie pasowało. Oczywiście łapkę w górę zostawcie, jeżeli seria wam się podoba i chcecie więcej odcinków, ale mówię, po pierwszym tym takim hypie, tak ło, jaka ta gra jest Zarombisa, to zaczynam widzieć jej wady niestety. Jej cały czas jest spoko, ale na przykład w Planet Coasterze, ja będę porównywał te gry dwie ze sobą, bo to są tych samych twórców, eee, każdy, każdy człowiek, mogliśmy na niego sobie kliknąć, e, zobaczyć e, jego imię, nazwisko, co, co potrzebuje, co lubi, czego nie lubi, co mu się podoba, a tutaj... Klikamy i nic się nie dzieje. I ci, jeżeli zauważycie sobie ścieżki, ja to obserwowałem i to, to jest niestety średnie, to oni po prostu um, no nie zachowują się jak ludzie, ok? Zachowują się jak totalne NPC, żeby po prostu e, cokolwiek tutaj było. 3,5 tysiąca osób. Wychylam się, bo mi mikrofon niestety zasłania trochę te, jakąś tam część ekranu. I mamy te raptorki? Nie, to są Deinochiusy. Tak, tak się chyba nazywają. I musimy jeszcze sprawdzić, jak u was. 81. Kurde, populacja. O, Maj Maja Zaura ma tego. 100% genom. Także w sumie możemy uczcić to, wykluwając sobie kolejnego gościa. I musimy go przenieść, czyli cztery muszą być. Widzicie? Komfort. 24%. Jemu za chwilę zacznie odwalać. Dlatego ja już jestem przygotowany na coś takiego. Um, Add task. Pyk, pyk, pyk. Wszystkie sobie uśpimy. Wiem, że to, to to jest trochę chore zachowanie, ale. No, no, jakby to powiedzieć, mam do wyboru albo rozwalenie przez nich klatki. O kurde, to jest w ogóle jakaś. A, tu jest zwykła klatka, nawet metalowa klatka to nie jest. Ok, ile mam? 900 tysięcy, dobra. To ja muszę wymienić od razu tutaj klatkę. Też te klatki i tak są. Nie wiem. Mam wrażenie, że one wszystkie są dokładnie takie same, i tylko wygląd im się troszeczkę zmiera, zmienia. Okej. Okay. Chyba raptorki są już gotowe. czy znaczy nie. Dlaczego ja je nazywam raptorami? podobne stwory. Dobra, zobaczmy jak one będą wyglądały i się żegnamy. E, kontynuacja tego będzie w następnym odcinku. No taki raptor, nie? Taki brat raptora. Albo kuzyn bardziej. O! Ale one chyba też będą w grupie raczej działały. No. 97% social populacja. Okej, okay, czyli on może być sam, ale musi z kim sobie pogadać, dobra. Zobaczymy, czy dwa. Czy z dwoma już będzie wtedy okej. Okay. No ładnie. Naprawdę ładny dinozaur. E, ile on ma ataku? Mm, 38, no to jakiś słaby, nie? Dalej, pogadajcie ze sobą, bo chcę zobaczyć, czy, e, czy nie potrzebujecie trzeciego czasem. O! O! Chyba się spotkały. Dobra, w międzyczasie możemy sobie szybko wykluczyć tego. Idziemy zobaczyć. Do tych, kurde, naprawdę to, ta klatka jest ogromna. O! Tak, tam zadowolone. Ale będą gadały czy coś? No dobra, gadają sobie chyba. Social. dobra, ale widzę, że im spada to. Także ja sobie wykluję kolejnego trzeciego, tylko mógłbym zmodyfikować jego kolorek. Jeżeli jest taka możliwość, tajga. Dobra, weźmy sobie taki. Ilon będzie teraz kosztowy 624 tysiące, także niedużo. Ja sobie przeniosę tego dinozaura i widzimy się w kolejnym odcinku parku Jurajskiego, w którym będziemy próbowali odblokować um, kolejny park. W tym wypadku będzie to. Um, czekajcie, i Isla Tacano. Ok, czyli ten malutki park. To będziemy próbowali odblokować. Tu jest oczywiście e, sandbox do robienia miniaturek. Tam też coś. Mam jakieś dinozaury, ale to mam no, zbudowaną gigantyczną klatkę i sobie wykluwam po prostu te dinozaury na szybko. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie. Pa, pa.